Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym w swoim imieniu podzielić się refleksją dotyczącą niedawnej wizyty, która była moim i nie tylko moim udziałem w jednostce specjalnej GROM imienia cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej w Rembertowie. Dzięki i przychylności dowódcy, generałowi Patalongowi, jak również dowódcy wojsk tutaj w Gromie, wspólnie z grupą posłów z mojego klubu poselskiego Ruchu Palikota, który reprezentuję, miałem niepowtarzalną, zapewne jedyną okazję bezpośredniej konfrontacji z legendą tej formacji bojowej. Wysoka Izbo, jednostka ta to jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Służba w jej strukturach to wyraz prestiżu i honor dla żołnierza. Niedawna wizyta w Rembertowie ukazała zarówno mi, jak i moim kolegom inny, niemal niemożliwy do osiągnięcia wymiar ludzkich dokonań. Żołnierze Gromu przygotowani do prowadzenia najtrudniejszych zadań z zakresu operacji specjalnych i działań antyterrorystycznych, działań ratunkowych oraz akcji bezpośrednich tworzą bezsprzecznie elitę polskiej armii. Ogromne wymagania stojące przed nimi wiążą się z ciągłymi zmianami charakteru operacji wojskowych, wysoką mobilnością i ustawiczną dyspozycją bojową. Z wymaganiami tymi żołnierze Gromu radzą sobie doskonale, o czym świadczą liczne operacje, które być może nawet nie przychodzą do opinii publicznej. Czyny i osiągnięcia tych ludzi to jednoczesny efekt ogromnej pracy, niebywałej siły, woli charakteru i ponadprzeciętnych predyspozycji do wypełniania tego typu zadań. Najwyższej próby walory moralne i psychofizyczne żołnierzy Gromu sytuują ich w kategorii wartości absolutnie bezcennych dla naszej armii. Odwaga i niezwykła sprawność fizyczna, bezwarunkowość w wykonywaniu służbowych zadań to cechy, które preferowane są w każdej czasowej i politycznej przestrzeni. Istnienie tego rodzaju formacji bojowej w ramach struktur militarnych państwa pozwala społeczeństwu, zwykłym obywatelom w pozbyciu się narodowych kompleksów. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, z szacunkiem dla prezentowanej przez nich mądrości i wyjątkowej należy odnieść się także do osoby obecnego, dowódcy tej akurat jednostki, pana pułkownika Piotra Gongstała. Jest to jedna z wielu osób, które odpowiadają za przede wszystkim profesjonalizm w tej jednostce i należą mu się słowa uznania. Pułkownik Gongstał jest niewątpliwie osobą, która dysponuje nie tylko wojskowym, ale i ogromnym życiowym doświadczeniem oraz posiada niezwykłą umiejętność dzielenia się nim ze swoimi podopiecznymi. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć osoby pierwszego dowódcy i twórcy Gromu, generała Stanisława Petylickiego. Troska o właściwą motywację i przygotowanie do służby, prawidłowe relacje interpersonalne między podwładnymi były wezwaniem dla pana generała. Wysoka Izbo, w imieniu mojego klubu z tej trybuny sejmowej chciałbym wyrazić niekłamany podziw i szacunek dla dokonań tych żołnierzy. Jednocześnie wyrazić przekonanie, że chwała zwyciężonych nigdy nie będzie ich udziałem. Dziękuję. Dziękuję. Głos ma...